Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry, że mówię tak trochę ciszej, ale pewnie się zastanawiacie, czemu przez teraz te kilka dni lub tydzień, już sam nie wiem, nie było odcinka, takiego głównego. Nie było, ponieważ miałem katar i miałem kaszel, miałem coś nie z prawym uchem, ale na szczęście ucho się wyzdrowiało, już słyszę. No, katar jeszcze niestety trochę mam, kaszel jeszcze trochę pokaszluję, ale dobra, zajmijmy się odcinkiem. W dzisiejszym odcinku mam fajny kawał bzdura, żartówki. Weźcie sobie to po prostu jak chcecie. Uwaga! Mogą być nie przekleństwa, ale brzydkie wyrażenia, takie jak spocony kasztan i inne. Proszę ich nie powtarzać, bo są brzydkie. Okej, zaczynamy. Ścieram wam szlaki, spocone tłuszczany, wypełniane frytkami. Dzisiaj pokażę wam super żart. Czy wiecie, ile to jest i czego używam do picia picia? Używam kubków truskawkowo o smaku wiatraku, które produkuje firma Dr. Edgar w Krakowie na ulicy Krakowskiej. Lubię też oglądać telewizję, gdzie przygotowują super kupę w kiblu o nazwie Dr. Edgar, super od Lubelli oraz od zabawek firmy Bzdurmen i innych. Lubię również kręcić kołem, żeby wygrywać pieniądze, chomiki, zwierzęta, komputery, walić młotkiem w podłogę i inne takie dziwne. Ale dobra, powiem wam jeszcze, że używam do nóg, żeby zrobić stół, żeby zrobić nogi do stołu, robię parówki oraz robię chleb i robię taki mały stolik do zabawek, które są nienormalne. Chociaż te zabawki zawsze bzują ten stół zwany też jako stołowy, super kulturalny bzdurowy, kurde, porąbany jakiś stół z powyłamywanymi nogami, który jest nienormalny. Słuchajcie, ja na waszym miejscu już bym dawno zemdlał, serio. Okej, ja się z wami żegnam i widzimy się na następnym odcinku, pa, pa.